ja chyba wiem, jakie jest w obrazie napięcie, które czuję jako w cudzysłowie wystarczające, albo jeszcze inaczej, napięcie, które się pojawia, ja w tym momencie doznaję takiego olśnienia, że ja mam kontekst z tym moim obrazem. Jak gdyby istnieje taka tożsamość, obraz i ja. Ja go czuję. Bo w ogóle to jedna rzecz to jest pomysł, a druga sprawa to jest, że samo malarstwo, które się zaczyna na płótnie, ono zaczyna mnie w pewnym momencie inspirować. Gdybym uległ w ogóle tym swoim inspiracjom, to ja bym pewnie w ogóle nie malował. To bez przerwy na rowerze jeździł, wiesz, chodził po polach i uprawiał różne takie przyjemne rzeczy związane z przyrodą, z grą w tenisa i tak dalej. Ale przychodzę i się zaczyna coś robić. I w tym momencie ja dostrzegam, że wiesz, no pewnie nie jestem wyjątkiem, że we mnie budzi się jakiś rodzaj bestii. To znaczy we mnie jest ten drugi człowiek, który lubi malować. A ponieważ to malowanie jest ciężką sprawą, dlatego że no to tak jak mówię, żeby dojść do tej sytuacji, że nagle z tego obrazu emanuje jakaś tam energia, to trzeba do niego znaleźć kod. Ja w ogóle ostatnio doszedłem do wniosku, że malowanie obrazu to jest po prostu próba znalezienia kodu do czegoś, co już jest. Znaczy mnie się wydawało, że sztuka musi za każdym razem coś mówić. To znaczy, że obraz powinien być, że powinno się dać ten obraz werbalizować jakoś. I oczywiście potem to mi się zupełnie zmieniło, natomiast gdzieś podskórnie mi się wydaje, że każdy obraz, który ja maluję, to on musi mieć wewnątrz jakiś rodzaj, w cudzysłowie, treści. Tylko że to nie jest treść wprost. Wracając na przykład do tych tematów związanych z tym miastem nocą, no to można by powiedzieć, no światła, iluminacja, ale no bardzo wiele rzeczy się na to składa. Znaczy po pierwsze człowiek nocą w mieście czuje się zupełnie inaczej. Miasto nocą wygląda zupełnie inaczej. Jest wyciszone, w tym momencie my siebie lepiej słyszymy. Jest zupełnie inna scenografia tego wszystkiego, czyli optyka tej przestrzeni, która jest wokół nas, działa na nas zupełnie inaczej. No faktycznie rzecz biorąc, to jest pozytyw, negatyw jakiejś rzeczywistości. Nie ma tego drzewa, nie ma pejzażu, tylko po prostu istnieje język. Ten pejzaż jest na pewno jakimś tematem, jest jakimś motywem, który mi jest potrzebny, żeby go opisać właśnie takim, a nie innym językiem. Ale ten język dla mnie zaczyna być bardzo tożsamy z treścią. To znaczy on od pewnego momentu dla mnie istnieje zupełnie niezależnie, tak. I wydaje mi się, że po prostu każdy ma swoją drogę. No. Trzeba ją zaakceptować.